Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. I tak na dobry początek piosenka z naszej codziennej, bieżącej playlisty dziś, Karfiałka. A my jeszcze nie graliśmy tutaj tego hitu? To nie, nie graliśmy tego. No właśnie, ja powiem ci szczerze, ja też o tym zapomniałem, bo zwykle jak szukam piosenek, którymi zaczynamy nasze spotkanie z wami, to szukam po tytułach, a tu trzeba się było zagłębić w tekst, bo tam jest Hey Matthew, Are You Watching TV? No tak. No, i później wymienia różne rzeczy, które on tam ogląda, ten malutki, który się tam odzywa, więc taka piosenka może nie do końca oczywista, ale czasem po prostu warto również coś nieoczywistego zagrać, chociaż znanego z naszej anteny radia DHT z kanału głównego. Jeżeli nas słuchacie na co dzień, to pewnie już ta piosenka gdzieś tam o wasze uszy się otarła. A tymczasem rozpoczynamy 166. wydanie programu RTV. Witamy was bardzo serdecznie w składzie niezmiennym. Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Po przerwie w zeszłym tygodniu nie byliśmy obecni. Wracamy z nową energią, z nowymi wieściami i wracamy na żywo. To też dla wielu z was raczej informacja istotna. Czekacie zawsze na to, aż to ogłosimy, więc tak, jesteśmy na żywo, co oznacza, że wasze komentarze, które będziecie pisać na przykład na Facebooku lub na naszej stronie internetowej, możemy odczytywać na bieżąco. Już się tam jakieś zaczynają pojawiać dotyczące spraw, które w dzisiejszym wydaniu się na pewno znajdą. Tak jest. Pozdrawiamy Dawida, który już do nas napisał na temat serialu, który na naszej antenie również dziś omówimy, więc spokojnie, Dawidzie, i na Gang Zielonej Rękawiczki przyjdzie pora. Ale zanim przejdziemy do Netflixa, który to swoją drogą ponownie w mediach straszy, że będzie ograniczał dzielenie kont, który to już raz, podejrzewam, że za którymś razem to oni w końcu te obietnice spełnią. Natomiast pytanie, czy to jest właśnie ten raz? Pożyjemy, zobaczymy. Zanim to przejdźmy do mediów polskich, do tego, co się dzieje na naszym polskim podwórku. Dziwnie dzisiaj, bo w pierwszym wejściu będzie radio, prawda? To dosyć nietypowe, ale zanim jeszcze radio, to powiemy sobie o pewnym organie, który dla radia i dla telewizji jest istotny. Otóż właśnie to, bo tak się złożyło, że zmienił się jego skład, no więc to jest chyba dla nas istotne, prawda? Bo te osoby, które zasiadają tamże, będą mieć wpływ większy lub mniejszy na różne dziedziny tej medialnej rzeczywistości, więc musimy wiedzieć, kto będzie na nią wpływał w najbliższym czasie. Tak, a skład jest to zacny, który już się wsławił, przynajmniej część z tych nazwisk, różnymi rzeczami, więc myślę, że można spodziewać się ciekawego medialnego życia, że będziemy mieli o czym mówić. Jeżeli chodzi o przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to wybranym przez Radę na to stanowisko został Maciej Świrski, natomiast Agnieszka Glapiak została jego zastępczynią. No to już wiemy o dwóch osobach, które wchodzą w skład Krajowej Rady, jeszcze powiemy sobie o trzech za momencik, natomiast myślę, że o samym panu przewodniczącym warto kilka słów powiedzieć. Otóż Maciej Świrski jest założycielem i prezesem Fundacji Reduta Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. To on tropi różne... Ja już go lubię, już wspaniale, tak. Wspaniale to brzmi. On tropi różne nieścisłości, różne przekłamania filmowe na przykład i w programach telewizyjnych. Tak, był ten jakiś raport jego. Tak, więc tym pan Maciej się zajmuje, także międzynarodową sławą już się, podejrzewam, okrył. Razem z Agnieszką Glapiak, która kierowała Centrum Operacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej,
Radiowej zasiadali w Radzie Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej. No tak, to pan Maciej to w ogóle w Polskiej Agencji Prasowej to przez wiele lat z pewnymi przerwami na różnych stanowiskach, ale się pojawiał, więc rzeczywiście można go, myślę, że bardzo dobrze kojarzyć z tą instytucją. Od kwietnia 2017 roku do lipca 2018 roku Maciej Świrski był członkiem zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. To jeszcze też zasłużony. Tak, też zasłużony, jak najbardziej. Natomiast kolejne osoby, które również się pojawiają w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, no to Marzena Paczuska-Tętnik, czyli pani od wiadomości. O, tak. Tak, ona też była członkinią zarządu TVP. Doktor habilitowana Hanna Karp, to ta pani, która w wielu różnych przekazach medialnych widzi zło. Tak, bo ona jest jakąś panią teolożką. Teolożką, tak. Pewnie może by chociaż się obraziła. Wolałaby pewnie, wersję, żeby powiedzieć panią teolog. Ale trudno. Tak, w każdym razie o niej się zrobiło głośno jakieś 4 lata temu, czy kiedy to tam było, kiedy to na TVN została nałożona ta bardzo wysoka kara za relacjonowanie tych protestów w Sejmie, tego puczu, tak, z 2016 roku, ale później ostatecznie to zostało cofnięte. Ale natomiast ta to ona pani, tak, ona ekspertyzę wydała stosowną na temat tego, dlaczego TVN należałoby sporą karą ukarać, o tak powiem, sporą grzywną. O, tak, tak. No i jeszcze mamy członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wybranego przez Senat, doktor habilitowany Tadeusz Kowalski, czyli to będzie ten, co będzie, podejrzewam, najczęściej przeciw i będą głosy 4-1. Już zdaje się na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady, kiedy wybierano pana prezesa Macieja Świrskiego, to już było pierwszy raz głosowanie zakończone wynikiem 4-1. No to tak będzie również i w kolejnych głosowaniach, zupełnie jakby to miało coś zmienić, ale kto wie, no różne są tam czasami układy tych sił i może się okaże, że nawet i ten jego głos będzie miał jakieś znaczenie. Piszcie w komentarzach, czy jesteście zadowoleni z tego składu, czy uważacie, że to są właściwe osoby na właściwym miejscu, czy one w dobry sposób będą zarządzać naszą medialną polską rzeczywistością. My jesteśmy pewni, że tak, prawda? Że pani Paczuska, tutaj właśnie pani Karp, pan Świrski, oni tyle rzeczy dobrych zrobili, że na pewno będą robić jeszcze lepsze rzeczy. No, zwłaszcza, że teraz nabrali nowych mocy, jakby to tak, tak powiedzieć językiem gier komputerowych, tak? Dostali nowe skille. Tak jest, więc czekamy na efekty ich działań i niewykluczone, że będziemy je wiele razy relacjonować. A teraz zgodnie z zapowiedzią i z naszymi zwyczajami z kolejnych wydań audycji RTV przenosimy się już do takich tematów związanych z nowościami programowymi, ale to co właśnie nietypowe w tym odcinku, to jak wspomniałam, początek nie w telewizji, bo z reguły u nas jakoś tak się to układało, a dziś na przekór zaczynamy od radia, telewizja pojawi się później. Radio natomiast w różnych odsłonach, bo na początek w tej odsłonie internetowej. No ale myślę, że jest to całkowicie zrozumiałe w dzisiejszych czasach. Nawet te stacje internetowe cieszą się większą popularnością bardzo często od tych tradycyjnie nadawanych. Więc dlaczego akurat właśnie od nich nie zacząć, ale radiofonia tradycyjna też się pojawi i do internetu się właśnie przenosimy za sprawą Radia Nowy Świat i ich nowych propozycji. Pierwsza nowa propozycja to audycja zatytułowana Muzoleum. Jak ja przeczytałem nagłówek z informacją na temat tej audycji, to sobie pomyślałem w pierwszej chwili, że to będzie muzo, ale prowadzący to jakiś taki nie muzo. No nie, akurat nie, za chwilę wszystko się wyjaśni. On taki nie bardzo młodzieżowy już jest. A on też ma na ten temat troszeczkę inne zdanie, ale aha, to za moment. Okay. Muzoleum to jest tytuł nowej audycji Wojciecha Mana, która w poniedziałek 10 października, czyli nie w tym tygodniu, a w poprzednim jeszcze, zadebiutowała na antenie Radia Nowy Świat. Program pojawił się w miejscu zajmowanym od czerwca przez Grę o Ton, czyli to był ten program, w którym również Wojciech Mann występował z jakimiś zaproszonymi gośćmi. Tam był jakiś zadany temat i w jego kontekście były wybierane utwory.
Natomiast co wiemy o nowej audycji? Jak zapowiada rozgłośnia, Muzoleum ma być programem, w którym prezentowane będą stare i zapomniane piosenki oraz artyści. Z jednej strony wspominać będziemy utwory i ich okres chwały, z drugiej twórców, którzy zazdroszczą tym, którzy tej chwały doświadczyli. No to jest w sumie dosyć ciekawe. Kustoszem Muzoleum będzie, jak już powiedziałam, Wojciech Mann, który co tydzień postara się przywrócić uciekające z pamięci chwile, kiedy muzyka bawiła, wzruszała albo sprawiała przyjemność słuchaczom. Czy to jest jakaś sugestia, że teraz już żadnej z tych rzeczy nie robi? No, no właśnie. Nie wiem. Natomiast mamy jeszcze komentarz od samego prowadzącego i on powiedział tak. Mimo nazwy mam nadzieję, że wśród słuchaczy znajdą się również młodsi miłośnicy tych muzycznych zabytków. Na przykład ja jestem młody, a je lubię. No widzisz, także schowaj sobie gdzieś ten komentarz, że pan Wojciech tutaj nie jest młodzieżowy. On jest młody duchem. On jest młody duchem. Chociaż kiedyś, wiesz co, młodszy od pana Wojciecha Manna, na przykład Kazik Staszewski, nie zacytuję tego dosłownie, bo nie mogę, bo to nie ta pora, ale tak powiem, że on kiedyś powiedział, że w jego przypadku to najbardziej w młodzieży irytuje go to, że on już do niej nie należy. A było takie coś rzeczywiście, no ale to jest kwestia właśnie tego jak się kto czuje. Własnego poczucia, tak, jak się kto My czuje. My się na przykład już czujemy boomerami. Ja przecież w każdej audycji mówię, że jestem starszą panią. Ja to nawet mówię czasami uczniom, z którymi pracuję w szkole, no bo nie oszukujmy się, jak oni mają 10-11 lat, a ja mam o naście więcej, to już dla nich jestem tą panią bardziej dorosłą, która niekoniecznie odnajduje się dokładnie w tej rzeczywistości. Się zastanawiają, ile ty jeszcze będziesz. Zastanawiają się, ile ty jeszcze będziesz z nimi pracować, kiedy emerytura. No więc właśnie, ale bardziej mam na myśli tę właśnie rzeczywistość muzyczną, internetową, językową też, w której staram się orientować, staram się za nią nadążać, ale nie wszystko wiem i czasami się zdarza, że mi muszą tłumaczyć jakiś tam popularny w internecie hashtag, z czego on się wziął, bo ja się nie do końca na tym znam, a dzięki nim też się mogę czegoś nauczyć i ta nauka działa w obie strony. I bardzo dobrze. No dobrze, ale my zostajemy w Radiu Nowy Świat, bo oni mają jeszcze jedną propozycję innej natury, ale ja trochę nie wiem, o co z tym chodzi. No to może przeczytam. Radio Nowy Świat uruchomiło w czwartek strefę patrona. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, założeniem stworzenia strefy patrona było przede wszystkim zebranie w jednym miejscu naszej oferty adresowanej do wspaniałej i wspierającej nas społeczności. No fajnie, fajnie, tylko w sumie... Czy te rzeczy już gdzieś tam nie były jakoś coś? No właśnie chyba były. Bo tu za chwilę będzie o jakichś specjalnych podcastach, innych takich, no to już oni takie coś mieli. W strefie patrona znajdą się między innymi podcasty, które podzielone zostały na podcasty z anteny, podcasty ekstra i nowość podcasty ekstra plus. Następne po prostu będą chyba ekstra, super, hiper plus, bo już po prostu tylko w tę stronę może to pójść. A może oni chcą wprowadzić jakieś progi, że na przykład, wiesz, podcasty z anteny za dyszkę, za dwie dyszki podcasty z anteny plus podcasty ekstra, premium plus, to trzeba będzie jednak trochę więcej do tego kapelusza wrzucić. No to by jeszcze miało jakiś sens, bo to nie jest tak, że oni teraz dopiero wprowadzili podcasty, które są wyłącznie dla patronów. Bo chyba było już coś takiego, nie? Jak dobrze tak kojarzę, mi się to tak. Więc właśnie tu jest jeszcze jakaś kolejna podgrupa. Na start rozgłośnia przygotowała cykl Magdy Jeton z archiwum Pani M, w którym redaktorka naczelna przypomni historie i anegdoty o znanych osobach ze świata sztuki, muzyki czy literatury. No to jeżeli ktoś słuchał Trójki lat temu... 20 i więcej, no to pamiętać może cykl Pani Magdo, Pani Pierwszej to powiem, czyli właśnie takie audycje z anegdotami, z udziałem sławnych osób wyszła też na pewno jedna, może i więcej, książka, gdzie one zostały zebrane, mam ją nawet w domu, bo kiedyś tam właśnie była ona takim rodzinnym prezentem dla jednego z członków rodziny, który słuchał Trójki. No także to jest właśnie powrót, jak rozumiem, do tego materiału. Natomiast do współpracy nad nowymi podcastami Ekstra Plus, oprócz dziennikarzy Radia Nowy Świat, będą zapraszani także twórcy, którzy nie są związani ze stacją. W strefie patrona znajdą się także inne zakładki, bardzo takie innowacyjne, na przykład muzyczne nowości, najlepsze z anteny,
kto decyduje o tym, co jest najlepsze, to nie wiem, ranking i ankiety. Jej częścią będzie też podstrona spotkania, w której będą zapowiadane i relacjonowane spotkania z redaktorami Radia Nowy Świat dla patronów. Zaplanowano m.in. wyjście do kina z Tomaszem Raczkiem, spotkanie Michała Nogasia z Marią Peszek i Janem Peszkiem we Wrocławskim Domu Literatury oraz audycję na żywo czytał Michał Nogaś w radiowym koncert holu z pisarką Joanną Bator. No to rzeczywiście oferta... No, czujesz się zachęcony? Powiedz mi, żeby właśnie zostać patronem, żeby mieć dostęp do tych wszystkich ekstra plus i tych innych. Tam wiesz takich. Co, jakoś chyba nie, ale ja powiem szczerze, dla mnie, bo przez pewien okres czasu patronowałem tu trochę Nowemu Światu, czy Nowemu Światowi, Radiu Nowy Świat, o. Może tak? Tak, najprościej. Tak, najprościej. Radio 357, ale teraz powiem tak, zrezygnowałem zarówno z jednego i z drugiego, z jednej strony trochę z braku czasu, z drugiej strony też z powodu takiego, że jednak te radia jako całość nie spełniły moich oczekiwań najzwyczajniej w świecie. Także... No tak, jakieś pojedyncze rzeczy w obu możesz dla siebie znaleźć jako i ale jako całość nie. Nie jako całość, żeby rzeczywiście w to inwestować jakieś tam swoje środki. Skoro wspomniałeś o Radiu 357, to warto wspomnieć, że oni wprowadzili na antenę nową tradycję, no dla nich nową, natomiast znaną słuchaczom Trójki, czyli takie pokoncertowe noce, czyli audycje odbywające się właśnie późną porą, które będą pojawiać się w ramówce po tym, gdy w naszym kraju będą występować jacyś artyści lubiani przez dziennikarzy i słuchaczy Radia 357. Od ostatnio na przykład był to zespół The Cure, między innymi, i zespół Placebo. I właśnie z piątku na sobotę odbyła się taka audycja, w której można było usłyszeć opinie słuchaczy, którzy mogli zadzwonić, pewnie też napisać, nie słuchałam, to nie wiem, ale pewnie tak było, i podzielić się właśnie swoimi wrażeniami z tych koncertów. Także tak w Trójce było, ja to też pamiętam, na przykład po koncercie Radiohead lat temu, chyba 13. Także można się również podobnych pokoncertowych nocy spodziewać przy okazji innych koncertów. No a jak się mają inne osoby, które w Trójce były przez lata, a poszły inną drogą? Teraz właśnie Michał wam powie o jednej takiej pani. Dobrze się mają. Między innymi dobrze się ma Aleksandra Kaczkowska. Jakiś czas temu wspominaliśmy o tym, że ma zamiar zacząć działać w internecie. No i rzeczywiście w internecie zacznie działać, ale nie z podcastem. Przynajmniej na razie nic o tych podcastach nie wiadomo. Natomiast wiadomo o innej rzeczy związanej z Aleksandrą Kaczkowską. Otóż dołączy do zespołu nadającej w internecie rozgłośni Rock Service FM. Na antenie tego radia poprowadzi dwie muzyczne audycje. O tym, że Aleksandra Kaczkowska będzie obecna na antenie stacji Rock Service FM, poinformowała najpierw sama dziennikarka na Facebooku, a wkrótce potem potwierdziła to rozgłośnia. Zresztą pani Aleksandra już gdzieś tam się pojawiła jako gość na antenie, natomiast jeszcze nie miała swoich oficjalnych audycji, ale to się niebawem zmieni. Na razie wiadomo, że Aleksandra Kaczkowska poprowadzi na antenie dwie muzyczne audycje. Zadebiutuje w tym tygodniu. No, wiele czasu już nie zostało, bo to jutro będzie. We wtorki od godziny 20 poprowadzi godzinną audycję Biblioteka Dźwięków Ważnych, w których będzie można znaleźć kalendarium muzycznych wydarzeń, zarówno tych przeszłych, jak i przyszłych. No a w niedzielę, i to już od jutra, po godzinie 19, dwugodzinny przez wielu uwielbiany CSM, czyli co? Ciemna strona mocy. No tak, ale... Ta audycja jakoś się bardziej kojarzyła z porą nocną. Okej, wiem, że teraz już po 19 jest ciemno,
chociaż różnie to jest no w różnych miesiącach roku. Natomiast ten program, ja go jeszcze pamiętam z emisji po północy z soboty na niedzielę. W ostatnim czasie w Trójce to były niedzielne wieczory, ale jednak takie wieczory tam po 21 czy coś w tym rodzaju. A ta 19 to jeszcze nie jest taka późna noc i nie zawsze, jak wspomniałam, ciemna. I to być może ta muzyka nie będzie aż tak klimatyczna do tej pory, bo no jednak może. Ta ciemna strona mocy, nazwa do czegoś zobowiązywała. No ale też słuchacze są przyzwyczajeni do jakichś tam klimatów, prawda, jakichś tam wykonawców, więc też z drugiej strony mogliby być rozczarowani, gdyby profil audycji się zmienił tylko ze względu na to, że akurat w ramówce udało się dopasować taką, a nie inną godzinę. Tak. Jest jeszcze druga możliwość, że Aleksandra Kaczkowska pójdzie w ślady swojego taty i na antenie Rock Service FM wcale długo nie zagości. Więc teraz wiesz, zimowa pora, no to powiedzmy, że już jest ciemno, można tę audycję o 19 zrobić i być może ona ma taki plan, a co potem nie wiadomo. Na razie... Albo pójdzie poprosi, żeby jej przełożyli. Żeby jej przesunęli, tak. Się okaże, że ma dużo słuchaczy, którzy się będą domagać, to poprosić, bo... jednak było. Audycja Piotra Kaczkowskiego na przykład to w Rock Service FM to spowodowała, że serwer padł. Tak. Tak, trzeba było dostawiać nowe. Natomiast przypomnijmy jeszcze, że w rozmaitych stacjach radiowych Aleksandra Kaczkowska pracuje od 1996 roku. Zaczynała w Jazz Radiu, następnie związana była m.in. z Radiem Wawa, Radiostacją i Radiem BIS, a w 2006 roku zadebiutowała w Radiowej Trójce i tam prowadziła popołudniowe rozmowy z dźwiękiem. To była audycja nadawana w sobotnim paśmie Zapraszamy do Trójki. No i tak właśnie a propos tej Trójki, to sobie przechodzimy do programu Trzeciego Polskiego Radia albo do Trójki. Tak, bo jeszcze to radio istnieje i o tym za chwilę. Budynek stoi tam. Tak, budynek stoi. Tam ktoś nawet pracuje, tak. Czasem coś powie. Audycje są. No, żeby tylko audycje robili. To zaraz. Ale może od audycji zacznijmy. Tak, zacznijmy od audycji, która to już była dziś, ale za tydzień będzie też, więc sobie będziecie mogli jej posłuchać, bo audycja pojawia się w soboty po godzinie 12. Wtedy to właśnie Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz prowadzą nowy program w Radiowej Trójce zatytułowany W Antrakcie. Audycja ma stanowić przegląd propozycji teatralnych dla widzów zainteresowanych życiem kulturalnym w kraju i poza jego granicami. Do tej pory była ona nadawana na antenie Polskiego Radia 24. Autorki w swoim programie opowiadają o spektaklach, festiwalach i imprezach związanych z teatrem, ale także mają przybliżyć premiery Teatru Polskiego Radia oraz Teatru Telewizji. W programie znajdzie się także miejsce na rozmowy z twórcami, aktorami, reżyserami, kompozytorami i dramatopisarzami. A drugą część audycji stanowić ma kontrapunktowy antyporadnik, z którego słuchacze dowiedzą się m.in. jak nie należy ubierać się do teatru, a także jakie postawy są niegodne widza. No i przypomnijmy jeszcze raz, sobota, godzina 12. Pewnie można sobie, jeżeli was zaciekawiła ta informacja, to już odsłuchać dzisiejsze wydanie programu W Antrakcie. No i cóż, tak to właśnie wygląda i jeżeli chodzi o to, co zastąpiła ta audycja, to zastąpiła ona inny program o zbliżonej tematyce, 3 gramy Redbada. To był program prowadzony przez Redbada Klinstra Komarnickiego, poświęcony szeroko rozumianej sztuce, no i też teatrowi przy okazji. Tu pewnie większy nacisk będzie właśnie na tenże teatr. Magda Kujdowicz to teatrolożka i dziennikarka zajmująca się kulturą. Z kolei Malwina Kiepiel jest pasjonatką teatru. No i dwie panie będą sobie rozmawiały o tym teatrze na antenie Radiowej Trójki. Zaciekawiło cię to? Może akurat teatr to nie jest coś, w czym bardzo siedzę, nie dlatego, że mnie
nie interesuje, tylko po prostu nie mam czasu się nim interesować, dlatego audycję o tej tematyce pomijam. Może kiedyś, gdy czasu będzie więcej, to i teatr mi stanie się bliższy. Z teatrów to mi się zawsze podobał Teatr Polskiego Radia, to szczerze powiem, bo te słuchowiska bywały ciekawe. No właśnie, ciekawe. Ale jak one o nim opowiadają, no to niekoniecznie to jest audycja kierowana do tych osób, które mają wyłącznie taką możliwość, żeby się udać do teatru stacjonarnie. No bo ja, nie oszukujmy się, nie mam takiej możliwości często, bo nie jestem z miasta. No ja też. Gdzie te instytucje działają, a jeżeli rzeczywiście one przybliżają te produkcje Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji, to to jest słuszne założenie, prawda? Że jednak promuje się to, co ci publiczni nadawcy robią i że Polskie Radio mówi o Telewizji Polskiej, no to właśnie chyba akurat tak to powinno wyglądać. I Teatr Polskiego Radia też cały czas funkcjonuje, ma się dobrze, pojawiają się słuchowiska, głównie zdaje się na antenie Jedynki, chociaż i w Dwójce od czasu do czasu też coś, no i mamy scenę teatralną Trójki jeszcze, tam się pojawia w niedzielę. Dobrze, dobrze, to ty się teraz wytłumacz z tego muzycznego zjawiska, jakie za chwilę pojawi się na naszej antenie, bo tutaj właśnie miał być utwór w kontekście teatru, miał być zespół 2 plus 1, jakaś tam historia o aktorze, że braku coś tam. No to sobie to zostawimy na kiedyś. Kiedy indziej. Tak, no to powiedz, co masz i jak to się stało, że to przyniosłeś do redakcji. Stało się tak, że wczoraj przeglądając stacje radiowe trafiłem na listę przebojów Trójki, czyli na LPT. Tak, to istnieje. Tak, LPT. Tak. No i tam słucham sobie tej listy, słucham tak przez chwilę i nagle słyszę jakąś piosenkę, w której pojawił się tekst Piotr Firan niczym Ed Sheeran i jeszcze kilka innych osób. Piotr Firan to jest, dodajmy, tak, że nie wszyscy wiedzą, prowadzący audycję na antenie Trójki tak, obecnie. Audycję przede wszystkim teraz to Pora na Trójkę, bo właśnie program Pora na Trójkę, czyli ten program poranny, doczekał się, wyobraźcie sobie, piosenki. W Trójce pojawiło się chyba małżeństwo, sądząc po nazwisku, bo to jest pani Kamila Daukrz-Boruch i Tomasz Boruch. Oni są kompozytorami, producentami muzycznymi. Brali udział w jakimś ostatnio organizowanym przez ZAIX wydarzeniu związanym z tworzeniem tekstów do piosenek, opowiadali o tym, no i przy okazji zostali poproszeni o stworzenie piosenki dla Trójki. Słuchacze też się włączyli aktywnie w tworzenie tej piosenki, bo zostały wykorzystane w niej teksty, które słuchacze nadsyłali, no, państwo skomponowali muzykę, zaśpiewali, no i mamy piosenkę o światowej sałacie z kraju ze świata i tak dalej, i tak dalej. No i piosenka na antenie to nie jest tak, że pojawiła się tylko raz i zakończyła swój żywot, ale właśnie trafiła na ichnią listę, a Michał jest taki obrotny, że wczoraj to usłyszał i dzisiaj już ma płytę z tym nagraniem. Tak. Widzicie? Jest. No, można, można. I teraz wam tę piosenkę zaprezentujemy. Co prawda raczej na karpia w Trójce to już nie ma co liczyć, ale słuchajcie. Ale jest sałata. Ale jest sałata. I przede wszystkim zobacz. Nie trzeba czekać do świąt. No więc właśnie, no i sobie sami powiedzcie, gdzie jest najlepiej. Oczywiście najlepiej, jak to Michał również potwierdza, w Imperium Prezeski Agnieszki. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Właśnie, i tak to się przedstawia. Możecie zagłosować na liście przebojów Trójki, jeżeli wam się spodobało. A my już tutaj planujemy pozaantenowo stworzenie podobnego utworu o Radiu DHT, to może będziecie podsyłać jakieś propozycje, pomysły na tekst, tak, prawda, coś o nas, jakieś takie właśnie aluzje, tak jak tam był ten Piotr Firan, niczym Ed Sheeran i ten Jarząbek, co robi porządek, to może coś macie z naszymi nazwiskami albo imionami, boję się trochę, kiedy to proponuję, ale czemu ale nie? Coś wierzymy w kreatywność naszych słuchaczy. Zawsze. Tak jest. No to przechodzimy dalej. Teraz już będzie telewizyjnie. Tak, teraz już jak zwykle telewizja. Zaczynamy od grupy TVN i od tego, co można oglądać naziemnie, jeżeli chodzi o kanały tej grupy, czyli będzie mowa na początek o kanale TTV i o ich nowości.
Takiej nowości, która no, w trochę nietypowym rozłożeniu w ramówce się pojawi, jeżeli mogę tak powiedzieć. Chociaż dla stacji TTV to już nie jest takie do końca nietypowe, bo oni już tak robili. O co chodzi? O to, że od 25 do 30 października TTV emitować będzie nowy 6-odcinkowy program Nasi w mundurach. Za chwilę wyjaśnię, o co chodzi, bo przecież już tytuł mówi co nieco. No więc... Jak widać, to nie jest tak, że ta nowość będzie emitowana co tydzień, czy codziennie, czy coś w tym rodzaju, tylko będziemy mieć odcinki przez 6 dni codziennie. No ale tak jak wspomniałam, to nie jest nowość, jeżeli chodzi o TTV, bo podobnie było z dwiema VIP-owskimi odsłonami programu 99 Gra o Wszystko. Tam też tak było, że powiedzmy zaczęli w niedzielę i skończyli w piątek i właśnie codziennie był jeden odcinek. Także tutaj jest podobna formuła i to nie jest jedyny czynnik, jaki łączy tę nową produkcję z 99 Gra o Wszystko. Zaraz wszystko się wyjaśni. Jaka w ogóle jest idea programu Nasi w mundurach? No taka, że gwiazdy stacji odbędą w tym programie szkolenie wojskowe. A więc tak, to jest właśnie ta druga wspólna cecha z Grą o Wszystko, tą VIP-owską, że to również jest program wyłącznie z udziałem gwiazd stacji TTV. No takich było tam jeszcze więcej na antenie. Chociażby ten Orzeł czy Reszka. No bo przecież już kilka formatów z anteny TTV cieszy się popularnością, od chociażby Google Box, Królowe Życia. I one wylansowały pewne osoby, które są widzom dobrze znane i które są później zapraszane przez stację do współpracy przy innych projektach. I tak to się kręci. Tak. Jak czytamy w opisie, Nasi w mundurach to polska wersja norweskiego formatu Celebrity Task Force. Oczywiście jak zwykle nic nie mogliśmy swojego wymyślić. 8 mężczyzn znanych ze stacji TTV weźmie udział w programie, w którym przejdą wymagające szkolenie wojskowe. Są w różnym wieku, mają odmienne poglądy i doświadczenia. Przed nimi 12 dni ciężkich ćwiczeń i cel – ukończenie wojskowego szkolenia. Nie będzie lekko. W wodzie, na lądzie oraz w powietrzu uczestnicy będą zdobywać nowe umiejętności, które mogą przydać się w wielu ekstremalnych sytuacjach. Pod okiem dowódców służb mundurowych z wieloletnim doświadczeniem będą trenować wytrwałość i przełamywać własne słabości. Sprawdzą, czy potrafią odnaleźć się w trudnych warunkach i zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich. W ostatnim odcinku tylko wybrani będą mogli przystąpić do finałowego zadania. Nie wiem dokładnie, jakie ono będzie. No i kto tutaj wystąpi? No jeżeli nie oglądacie TTV, to pewnie nikogo nie będziecie znali. Ja przyznam, że nie kojarzę wszystkich z nazwisk, bo też nie oglądam wszystkich tych programów, ale niektórych mężczyzn, owszem, kojarzę i identyfikuję po nazwiskach, chociaż pierwszy pan to może być znany również słuchaczom Radia SK, bo to Jan Pirowski. On właśnie najpierw w Radiu SK się pojawił, a potem jakiś program w TTV zaczął prowadzić. A oprócz tego będą Krzysztof Ufnal, Piotr Stalowy-Sikora, Maciej Liziniewicz, Damian Nagana, Mateusz Tarzan-Leśniak, Andrzej Gąsienica i Joachim Cajskę. Widzę, że tutaj duża reprezentacja Google Boxa. Tak, będzie Himek z Google Boxa, ten ostatni to jest właśnie Himek, ten co zawsze z mamą Izą ogląda, ale widzę, że i tutaj Nagana, i Ufnal, i Andrzej Gąsienica, czyli Jędrek, jak rozumiem, ten Zakopanego, także jest rzeczywiście silna reprezentacja tych panów, którzy będą musieli wstać z tej kanapy sprzed telewizora, no i rzeczywiście jakoś się ruszyć, a na pewno wiele wymagających zadań ich czeka. Premierowe odcinki Naszych w mundurach w TTV będzie można oglądać codziennie o godzinie 22 w okresie od 25 do 30 października. Cykl składać się będzie z 6 odcinków, czyli tak jak wspomniałam, 6 tych dni, 25 października, bo próbuję sobie to tutaj szybko w głowie policzyć, to zdaje się, że to jest wtorek, czyli od wtorku do niedzieli do końca tygodnia będziemy mieć właśnie 6 odcinków. Czy Ciebie to przyciąga z opisu? Niespecjalnie, powiem szczerze. Mnie też podejrzewam, że materiał może być bez audiodeskrypcji, no i przez to, że tam będzie jednak sporo różnego rodzaju ruchu, sporo jakichś ćwiczeń, tego typu rzeczy, no może być dla nas dość ciężki w odbiorze.
Tak, to jest jeden aspekt. Drugi, jeżeli o mnie chodzi, jest taki, że po prostu ta tematyka mnie jakoś szczególnie nie interesuje, chociaż, tak jak wspomniałam, niektóre programy TTV lubię i niektóre z tych osób lubię oglądać w tych programach, ale może niekoniecznie w tym wydaniu. Jeżeli macie takie zdanie jak my, może to nie tyle chodzi o zdanie, ile o preferencje po prostu. Jeżeli macie takie jak my albo zupełnie inne, to jesteśmy bardzo ciekawi wszelkich waszych komentarzy, więc jak zwykle zachęcamy do ich pisania. Jeżeli chodzi o grupę TVN i o to, co dostępne na ziemię, to dodam jeszcze jedną rzecz. Wybiegnę w przyszłość do kolejnego poniedziałku, w sensie jeszcze kolejnego, nie 24, 31 października. Tak na wszelki wypadek, nie mamy po prostu pewności, czy na przyszły weekend zbierzemy odpowiednią ilość informacji, dlatego dam znać już teraz, że od 31 października co poniedziałek o 21.35 TVN będzie pokazywać piąty sezon totalnych remontów Szelongowskiej. To też było zapowiadane, że jak już się skończy serial Herkules, no to w jego miejscu pojawią się totalne remonty, tak to zresztą jest już po raz kolejny, że ten program pojawia się w ramówkach zarówno wiosennych, jak i jesiennych. Później, po tym jak się skończy jakaś inna produkcja emitowana w tym jego stałym poniedziałkowym wieczornym paśmie. Zostajemy w grupie TVN, ale przenosimy się do takiego kanału, którego nie mogą oglądać wszyscy, bo nie wszyscy mają do niego dostęp, ale myślę, że wielu z was jednak ma. Mowa o TVN Style i o jednej z ich jesiennych nowości. Tak jest, a tą nowością jest program zatytułowany Drużyna X. Bohaterem każdego odcinka będzie osoba, która szuka miłości. A ponieważ to ma... standard. Nie? Tak jest. Ponieważ ma problem ze zbudowaniem trwałego związku, zbiera się tytułowa drużyna X, w tym byli partnerzy lub partnerki bohatera oraz jego przyjaciele, którzy diagnozują problem i zastanawiają się, dlaczego do tej pory nie udało mu się znaleźć odpowiedniej osoby. A następnie... Wybacz, ale za mało wyraźnie to podkreśliłeś. Tak przychodzą byli, tak, żeby kminić, dlaczego tej osobie się nie udało i szukać dla tego kogoś nowego partnera, partnerki. Po prostu kocham ten pomysł i życzę wszystkim, żeby mieli takie relacje z byłymi, żeby udało się ich zaprosić do takiego programu, czy też w ogóle, żeby to było możliwe. Nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, no, nie chce w ten sposób szukać nowego partnera, ale w ogóle po prostu, żeby te relacje były takie dobre, bo nie zawsze takie są, więc ty już wiesz, o co ja cię proszę, nie? Następna edycja. Tak, będziesz mi szukał partnera. Dobra, nie ma problemu. Ty będziesz miał dużo do powiedzenia. No, oj tak, tylko pytanie, ile tam trzeba będzie robić cięć. No właśnie, no właśnie. Tak, oni by tam dużo mieli do wycinania, ale dużo też na pewno twojego zostawią. Także jak nas tam zobaczycie, no i zobaczymy, z jakim sukcesem Michał by mi takiego partnera mógł wyszukać, właśnie, no prawda? To jest pytanie, jakim to jest pytanie. No i kogo byśmy jeszcze tam wrzucili w tę drużynę, no bo co, tylko ja? No właśnie. Nie, to coś tam się poszuka. Tak, coś tam się poszuka, dokładnie. Natomiast wracając do opisu tego programu, to w finale umawiają bohatera na randkę. No, więc... No to mnie właśnie Michał... Tak, więc założenie jest chyba takie po prostu, że tam no jednak będą tacy życzliwi byli. Były. No nie, no raczej tak, raczej... Bo to chodzi o to, żeby coś z tego wyszło, a nie żeby złośliwie wybrać kogoś, to nie. No nie, no ale może tak być, że ktoś będzie chciał, wiesz, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony zarobić hajs, jaki na pewno przysługuje na postawienie w takiej produkcji, z drugiej powie tak, ja ci pomogę, wybiorę dobrą osobę, a potem odegram się wreszcie, wybiorę jakąś beznadziejną osobę i skompromituję tylko kogoś w telewizji. No też takich byłych wam nie życzymy. Też Michał by tego nie zrobił. Nie. Nie mam powodów. Serabnie, dobrze, tak jest. Program nie będzie miał prowadzącego, a to w ogóle ciekawe, bo tu wydaje mi się, że ten program mógłby mieć. Mógłby mieć. Takiego, kto gada z tymi byłymi i pyta, dlaczego wam nie wyszło? Na przykład. Albo kto tu powinien się pojawić, jakie cechy charakteru i tak dalej. A każdy odcinek przedstawi odrębną historię. Aha, w ten sposób to sobie myśli. Łatwo się domyślić tego. Mhm. Kandydaci nie będą dobierani stereotypowo i również mężczyźni będą szukać mężczyzn, a kobiety... kobiet. Fajnie. Tak jest. Program
oparty jest na izraelskiej licencji, czyli znowu nie wymyślili tego nasi, ale to nie dziwi, bo to rzadkość jest, żebyśmy my coś swojego wymyślali. TVN Style w pierwszym sezonie szykuje 8 odcinków, a każdy ma trwać 42 minuty, ale dokładnie, to wyliczyli. 43 nie może trwać. No wiecie, plus reklamki, także w ramówce to tam pewnie równą godzinkę zajmuje. Tak, jeżeli chcielibyście obejrzeć ten pierwszy odcinek, no to cóż, premiera miała miejsce w środę, 19 października o 22.25, ale spokojnie możecie nadrobić, bo dziś powtórek na przykład... Powtórek jest 1500, 1900, tak jest, na przykład dzisiaj jest. Dziś po 22.00 możecie sobie obejrzeć pierwszy odcinek Drużyny X. No i pewnie player też wam przyjdzie z pomocą. Płacicie, tak. No a kolejne o tej porze, które już Michał wspomniał, czyli środa, godzina 22.25. Tak jest. Co tydzień oglądajcie, aczkolwiek w tym sezonie jeszcze nas nie będzie, wszystko przed nami. No i jakoś tak nam się nie udało znaleźć piosenki adekwatnej do Drużyny X. Przychodziły nam do głowy same tak trochę nie o tym, więc jednak mimo wszystko muzycznie nawiążemy do naszych w mundurach. Tutaj było łatwiej, bo ci panowie, którzy tam wystąpią, będą mogli takiej komunikacji skierować. Na przykład ten Himek, tak? Tak, którym, Himek do swojej mamy Izy będzie mógł tak powiedzieć. Przyjedź, mamo, przyjedź, mamo, na przysięgę. I teraz właśnie. Zespołem Truba Duży. Słuchacie radia DHT. Tak, to Truba Duży grali i śpiewali, a my teraz przechodzimy do Imperium. Ja wiecie, miesiąc temu byłam chora, ale cały czas tu coś, to właśnie. Coś jest nie tak. Przechodzimy do Imperium prezesa Mateusza i do jego różnych atrakcji. Kulturalnych. Atrakcjach, tak, otóż to najpierw będzie atrakcjach muzycznych, więc one na pewno grają w sercu i duszy prezesa Mateusza, chociaż były obecne ze czasów jeszcze prezesa Jacka, przy czym jakoś nam zawsze uciekały informacje o tym konkretnym wydarzeniu, bo to już kolejna transmisja imprezy z tego cyklu w TVP. Natomiast my o niej mówimy po raz pierwszy. Nazywa się to French Touch i jest to święto kultury francuskiej. Widowisko jest zwieńczeniem Dni Francuskich w Polsce. Nawet pewnie nie wiedziałeś, że takie się odbywają. W transmitowanym z Teatru Wielkiego w Warszawie koncercie wezmą udział polskie i francuskie gwiazdy oraz młode talenty. No i któż na scenie stanie? Na przykład taki pan, który był modny lat temu naście. Ktoś pamięta jeszcze? Pan Matt Pokora? Coś mi on mówił. Był, prawda? Mówi, tak, był, no, był. Właśnie, była mowa, że miał jakieś polsko-francuskie korzenie. Miał tę piosenkę chyba Catch Me If You Can i występował w Sopocie. A i jakiś jeden sezon był grany w stacjach radiowych. I zapomniałam już, że istnieje. Będzie też Justyna Styczkowska, będzie Phil, będzie Sara Schwab, tej nie znam. Będzie Suzan, kimkolwiek jest. No ale następnego pana to już nie trzeba nikomu przedstawiać, bo będzie Garu. Oczywiście. Będzie lubiana przez telewizję polską prosto z Francji Ingrid. No będą, nie po polsku się nazywają, ale są Polakami, żeby była jasność. Trevoci, czyli trzech tenorów. Będzie pani, chyba pani Camille Berto, a może nie pani, może nie Kamila, tylko Kamil, ja się nie znam. Też tej osoby nie kojarzę. Urana i Julia Belej, no to czyli nie dość, że z Polski i z Francji, to jeszcze z Ukrainy do tego. O Boże, teraz będę się kompromitować. Le Paradis Latin, czy jakoś tak? Oraz gość specjalny Jean-Michel Jarre. No to już po raz kolejny, jak widać z TVP się polubił, przecież był ten koncert tam transmitowany jego z katedry Notre Dame, Telewizja Polska uzyskała do niego prawa, jakaś specjalna rozmowa z nim była, także już tam po prostu przyjaźń kwitnie. Zabrzmią najpiękniejsze piosenki znad sekwany, artyści zaśpiewają też w niepowtarzalnych duetach, a całość dopełnią pokazy mody, tańca, rozmowy z reżyserami pochodzącymi z Francji, czy widokówki z najpiękniejszych regionów tego kraju. Podczas gali wręczona zostanie nagroda, której nazwy, wybaczcie, nie przeczytam, bo się nie będę kompromitować, natomiast to będzie nagroda dla osoby, która znacząco wpłynęła na stosunki między naszymi państwami. Takie wyróżnienie w poprzednich edycjach odebrali m.in. Andrzej Seweryn czy Wojciech Przoniak. Jak widać, oni tutaj mają zasługi, z których być może nie zdawaliśmy sobie sprawy do teraz, ale mają, zobaczymy, kto jeszcze ma, o tym nie wiedzieli. Transmisja odbędzie się w najbliższy czwartek w telewizyjnej jedynce, odbędzie się w dwóch częściach.
Część pierwsza o 20.10, natomiast część druga godzinę później o 21.10. Dla tych wszystkich, którzy się martwią, tak jak ja, bo już też sobie pomyślałam, o Boże, co z panią Elżbietą Jaworowicz i mecenasem Kaszewiakiem, czyli sprawą dla reportera. Będzie tylko po godzinie 22.00. Zdaje się, że nawet pani Elżbieta o tym wspomniała pod koniec ostatniego wydania, także doczekamy się naszej. Może jakieś piosenki programu francuskie jeszcze w uzupełnieniu i tam się doczekamy, jakieś Camon Sava na przykład. Byłoby wspaniale, tak. Myślę, że pani Elżbieta i wszyscy obecni w studiu by się bardzo dobrze bawili. Ostatnio był Marian Lichtman śpiewający Presleya, także jesteśmy, myślę, na dobrej drodze. A my zostajemy w imperium, wiadomo czyim, bo to są zmiany. To są zmiany dotyczące sfery internetowej. Otóż Telewizja Polska radykalnie zmienia swój serwis VOD. Jak ustalił portal wirtualnemedia.pl, wprowadzony zostaje nowy, uściślony model subskrypcyjny. Do wyboru będą 4 pakiety, a najtańszy kosztuje 9,99 zł. Zmieniają się też funkcjonalności. W serwisie będzie można tworzyć na przykład profile użytkowników, a także w nowy sposób korzystać z odtwarzacza. Za chwilę o tym dokładnie powiem. Czekaj, ale przypomnij mi, czy przypadkiem Telewizja Polska to nie jest nadawca publiczny, na którego się wszyscy zrzucamy z czegoś takiego jak abonament radiowo-telewizyjny? To tak nie działa? Powiedział ten, co płaci. No, ja jestem ustawowo zwolniony, przepraszam bardzo. Ale powiedziałeś wszyscy, to no, jakobyś się zaliczyłeś do tej gromady licznej płacących. No właśnie tak, ale co ci ale mam nie powiedzieć? Do końca. No prezes Mateusz przyszedł, no prezes jakby nie zrobił tego. Publiczny nadawca postawi teraz na zasadę digital first. O co z tym chodzi? Na początku wyłącznie abonentom będzie udostępniał jakieś tam konkretne produkcje i od wtorku zaproponuje właśnie w takiej dystrybucji serial Erynie na podstawie prozy Marka Krajewskiego. Dzień premiery tego serialu, czyli wtorek 25 października, będzie także dniem debiutu nowej wersji serwisu. No to skoro mówimy o tym serialu, no to warto wspomnieć, co to w ogóle będzie. Wyreżyserowane przez Borysa Lankosza Erynie opowiadają o losach kontrowersyjnego komisarza lwowskiej policji Edwarda Popielskiego, w którego postać wciela się Marcin Dorociński. Akcja serialu zaczyna się tuż przed wybuchem II wojny światowej w labiryntach ulicy Lwowa, do którego wkrótce wtargnie apokalipsa. Poza Dorocińskim w serialu występują m.in. Wojciech Metzfaldowski, Eryk Lubos, Wiktoria Gorodecka, Erika Karkuszewska, Paweł Delong, Marcin Bosak, Mirosław Haniszewski, Piotr Głowacki, Mirosław Kropielnicki czy Christian Berkel. Serial początkowo, to jest ciekawostka, miał powstawać przy współpracy z Netflixem, ale ostatecznie Telewizja Polska stwierdziła, że sama po prostu lepiej potrafi to zrobić i zrezygnowała ze wspólnego projektu i dokończyła go samodzielnie. No i dobrze, no. Można, tak można. Trzeba robić, po co nam, nie będą nam tu w obcych językach. Produkcja liczy 12 odcinków. No to co, wykupisz tam ten dostęp do tego serwisu, żeby oglądać Erynię? Już ci mówię, nie. Aha. A już mówię dlaczego. Gdyż ostatnio przyszła do mnie aktualizacja aplikacji TVP. W aktualizacji aplikacji TVP pojawiła się właśnie taka bardzo ładna zapowiedź, że aplikacja została zaktualizowana do najnowszych standardów i że teraz będzie doświadczenie moje jako użytkownika takie super, jeszcze lepsze. No różnica, powiem, jest taka, że zostałem poproszony o dodatkowe uprawnienie, czyli o dostęp do sieci lokalnej, bo prawdopodobnie w końcu tam wprowadzono możliwość wysyłania sygnału na Chromecasta i być może AirPlay również został wdrożony, ale ja się o tym za bardzo nie mogę przekonać, wiesz? Bo dalej w moim rankingu aplikacji i jeżeli chodzi o dostępność, te aplikacje TVP stoją najgorzej. Po prostu tak, jest słabo, tego nie da się używać.
to nie są jakieś pojedyncze problemy z dostępnością. To po prostu. To jest nieużywalne. Tak, to jest nieużywalne, to się nie nadaje do korzystania. A przypomnijmy. Prezes Jacek nie wiedział o tym na pewno, a prezes Mateusz Mak nawet wie to i tak. Prezes Mateusz też chyba dalej o tym nie wie. Wolą go nie drażnić i chyba nikt mu o tym nie mówi. Natomiast, no nie, po prostu te aplikacje są nieużywalne. O ile pozostałe, większość przynajmniej tych najbardziej znanych aplikacji VOD polskich da się używać, są jakieś pojedyncze błędy, no to w przypadku TVP to po prostu z tego korzystać się nie da, więc nie, moich pieniędzy prezes Mateusz nie zobaczy. No może cię przekonają inne rzeczy, o których ci tutaj opowiem za chwilę, no bo to nie będzie jedyna premiera, która się pojawi. Kolejne premiery produkcji oryginalnych będą sukcesywnie pojawiać się w serwisie co miesiąc. Po prostu będzie dużo nowego kontentu. Może jednak jakoś, wiesz, ta dostępność się w międzyczasie poprawi, albo przestaniesz narzekać, po prostu włączysz voiceovera, będziesz stukał w ten ekran, aż włączysz, no i będziesz oglądał, no po prostu nie wiem, czego oczekujesz naprawdę, rozczarowujesz. Chyba jednak wolę Netflixa. No i co tu jeszcze wiemy? Choć oficjalnie ten nowy serwis ruszy we wtorek, to tak na dobrą sprawę zmienia się już od wczoraj, no to chyba właśnie dlatego ci wysłali to powiadomienie, co ci wysłali. Telewizja Polska wraz z nową odsłoną swojego serwisu umożliwi użytkownikom dostęp do zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo treści. Będą więc produkcje oryginalne, premiery oraz tak zwane biblioteki hitów, zarówno filmowych, jak i serialowych. Również tych niebędących produkcjami publicznego nadawcy. Zasadnicza zmiana polegać będzie na sposobie uzyskiwania dostępu do treści. No bo dotychczas można było zapłacić za dostęp do wybranych produkcji, do tego, żeby je oglądać bez reklam, jednorazowo za wybraną produkcję. W serwisie funkcjonował też model AVOD, czy jakkolwiek się to tam czyta, czyli treści były dostępne za darmo w zamian za obejrzenie reklamy. Oni tak o tym napisali w czasie przeszłym, ale spokojnie ten model zostanie podtrzymany w odświeżonej wersji platformy, ale od wtorku, podobnie jak to jest w innych serwisach streamingowych, TVP wprowadza także płatne subskrypcje. Nowa oferta będzie składać się z 4 pakietów subskrypcyjnych. Miesięcznego, tak jak już wspomniałam, za 9,99, 3-miesięcznego za 14,99, 6-miesięcznego za 24,99 i rocznego za 44,99. Wiadomo, że już Michał wykupuje ten roczny i po prostu się nie będzie zastanawiał. W każdym z wybranych wariantów oglądający będą korzystać z wyselekcjonowanej oferty tytułów pozbawionych reklam. Serwis dostępny będzie pod dotychczasowym adresem vod.tvp.pl, więc akurat ta kwestia się nie zmienia. Odświeżona zostanie także strefa Abo, skierowana do osób płacących abonament RTV, czyli też nie do ciebie. Telewizja zaoferuje takim użytkownikom dostęp do produkcji oryginalnych i prapremierowych odcinków najpopularniejszych polskich seriali. W ramach oferty na żądanie serwis będzie posiadać kolekcję filmów fabularnych i dokumentalnych. W przypadku wielu tytułów użytkownicy będą mogli oglądać je zaraz po premierze kinowej. Zmieni się także warstwa wizualna i technologiczna serwisu. No widzisz, no a nie, jednak nie wszystko tym zmianom. Nie wszystko tej zmianie technologicznej podlega. Tak. Wśród dodanych funkcjonalności znajdą się między innymi pomijanie czołówki, binge-watching, czyli... Co? Binge'ować serial to jest, z tego co kojarzę, oglądać go w całości od deski do deski, czyli jakby, wiesz, powiedzmy sobie, oglądasz wieczorem cały sezon sobie, tak, oferujesz, a nie, że codziennie po jednym odcineczku, czyli pewnie możesz po prostu tam włączyć, odpal mi cały sezon, żebym nie musiał wstawać i klikać do każdego odcinka i on to będzie robił. To jest, okay, wiesz, taka bardzo, bardzo technologicznie zaawansowana sytuacja. To Netflix sytuacja. To ma, no, pomijanie czołówki też. To nie? No. Czy kontynuowanie Netflix, oglądania... Przepraszam bardzo, Netflix ma też dostępność. Czy nie można by, tworząc tego polskiego Netflixa, jakoś tak przy okazji, mimochodem...
Jest też kontynuowanie oglądania niezależnie od urządzenia. To też przypuszczam, że Netflix ma i wiele innych serwisów też te rzeczy ma. Telewizja wprowadza także od wtorku możliwość tworzenia profili. No to te profile są, nie wiem jak tam w Netflixie, ale gdzie indziej, na przykład w tym Polsat Go nawet, to on przecież zawsze pyta, kto ogląda. No tak, kto ogląda, no to tak, to Netflix też. Może być jedno konto, ale tam kilka ileś profili, tak. I to zawsze denerwuje, że mnie to odpyta, no bo ja mam jedno konto, jeden profil, nie? A on zawsze pyta, czy to ja, Camerton, czy to ja, bo się tam tak nazywam, jak w wielu innych miejscach internetu. Ale również dodawanie do listy ulubionych tytułów, no to jest w ogóle game changer, nie? Tak. Tego nigdzie nie ma, także rzeczywiście to jest coś, to jest pole, na którym Telewizja Polska jest innowacyjna. Także Michał, nie wiem dlaczego, nie czuję się zachęcony, bo po prostu jakieś tam detale mu przysłaniają tę ilość dobroci, jaka tutaj tak się zupełnie pojawiła. Tak zupełnie serio, jest jeszcze, ja się jeszcze łudzę, bo kiedy oni mają z tym wystartować we wtorek, no to może jest tak, że po prostu ten layout tej aplikacji zostanie wtedy podmieniony, bo ja tam zasadniczo żadnych zmian nie widzę po tej aktualizacji. Jak będzie, więc, to będziesz odszczekiwał. Tak, więc no to wtedy, słowa. No chciałbym, naprawdę, bo to jest moim zdaniem skandal. Ale prezes Mateusz, jak prezes Jacek by był, to podmienili. No to on by im tam na gitarze grał, a oni by podmieniali. To ja wiem, ja wiem. No, natomiast no niestety na razie jest źle. Co do decyzji prezesa, to on w ogóle w ostatnim czasie podejmuje więcej interesujących. Nie wiem, czy słyszałeś o aferze z Wielkim Testem. A on też ma niedostępną aplikację, jakby co? Wielki Test to jest ten program nadawany w środy wieczorami w telewizji linej jedynce, który właśnie ma na celu testowanie nas przed telewizorami, jak i w studiu obecnych gwiazd z różnych dziedzin. No a ponieważ zbliża się wielkimi krokami jubileusz 70-lecia Telewizji Polskiej, to postanowiono ten temat tego jubileuszu uczynić dziedziną, z której się będziemy testować. I jedno z pytań, które się pojawiło w teście, dotyczyło obecnego prezesa i zdaje się, że jego program, który prowadził w TVP Kultura. No trochę to takie średnie, bo to wydaje mi się sięgnięciem po taki duży szczegół, prawda? W zasadzie mały szczegół. Do historii najnowszej bardzo. No tak, ale właśnie na tle tak bardzo wielu różnych wydarzeń, programów, osób, które przez 70 lat tworzyły tę historię. No powiedzmy sobie szczerze, ktoś chciał zaplusować, no. No ale właśnie nie wyszło, bo zdaje się, że prezes dotarł do takich informacji, że prezes Mateusz zadecydował o zawieszeniu tej osoby w obowiązkach zawodowych, bo zasugerował, że mają po prostu zakończyć złe praktyki. I on się nie godzi na coś takiego. Okej. Jacek to by docenił. Prezes Jacek to by na pewno docenił, to nie wątpię. No, on by jeszcze sam zasugerował kilka dodatkowych pytań. No przecież. Kto jest największą gwiazdą Sylwestra marzeń? A Zenek Martyniuk, B Zenon Martyniuk, C Ekscelencja i jeszcze jakieś D. No, a ma Zenek wystąpić podobno w Zakopanem, także spokojnie nie żegnamy się z Disco Polo. Czyli jednak. Jakie zmiany jeszcze inicjuje nowy prezes? A to takie, że telewizyjna jedynka od listopada ponownie emitować będzie sport po głównym wydaniu wiadomości. Tak, bo może nie wszyscy ogarnęli, że to tak jest już od kilku lat, bo na razie to ten sport się pojawia przed wiadomościami. Właśnie tak jak wspomniałam, to ma być decyzja samego prezesa. Telewizja Polska w komunikacie podała, że tu cytat, powraca do tradycji emisji codziennego serwisu sportowego po wiadomościach. Tak, jak się już ludzie przyzwyczaili przez te ileś lat, że będzie przed, to teraz im zmieniają. No konkretnie to były 3 lata. Od lutego do lutego 2019 roku sport był pokazywany przed dziennikiem. W ogóle jakoś tak temat emisji tego sportu się zrobił głośny, bo on tam ostatnio był przesuwany też na jakąś jeszcze późniejszą porę. Było takich kilka dni, że go w ogóle chyba nie było, bo jakoś im się przedłużyły finałowe odcinki jednego z 10, jakoś się tam z tego tłumaczyli, więc może dlatego ten temat został ruszony. I tak oto od 1 listopada po wiadomościach najpierw
najpierw będzie można obejrzeć pogodę, a następnie o 20.10 sport, więc to też nie jest tak jak za dawnych czasów. Było odwrotnie. Bo było odwrotnie. Także też jeszcze miesza. No jakby prezes Jacek to przywracał, to by rzeczywiście zrobił to tak, jak przez lata się ludzie przyzwyczaili. No a widzicie, jak jest. No i jest jeszcze jedna zmiana, taka, że Robert Elgendi, do niedawna prowadzący Pytanie na Śniadanie, no troszeczkę zmienił dziedzinę, w której się pojawia, ale nie zmienił pory dnia, bo dołączył do gospodarzy porannych wydań Panoramy, nadawanych w ramach magazynu Pytanie na Śniadanie. To nie jest tak, że ta zmiana się tak dokonała nagle, bo przestał prowadzić Pytanie na Śniadanie we wrześniu, kiedy to jakoś tak się ułożyło, że już nie miał stałej współprowadzącej, z którą ten w roli gospodarza mógłby się na ekranie pojawiać. Oni się tak tłumaczyli, że ludzie lubią, jak programy mają stałych gospodarzy, właśnie jak jakieś takie pary zostaną stworzone, które się regularnie pojawiają, dlatego pozbawiono go tamtej roli i właśnie pojawia się jako prezenter informacji, co na pewno jest jakąś tam dużą zmianą dla niego. To, co się natomiast, przypomnijmy, nie zmieni, to pani Katarzyna Cichopek dalej będzie z panem Maciejem Kurzajewskim Pytanie na Śniadanie prowadzić. Może kogoś ominęły te plotkarskie tematy, ale one ostatnio były bardzo głośne. I tak, bo oni na antenie powiedzieli oficjalnie, włączyli się z Izraela, z tej swojej wycieczki, że są w związku, ale tam potem było oficjalne oświadczenie TVP, że nie ma żadnej zależności służbowej pomiędzy nimi, więc tu nie ma problemu. A w międzyczasie na Instagramie błyszczała była żona pana Kurzajewskiego i tam wszystkich wyzywała. Wspaniała to afera jest, naprawdę. No ale oni mówią, że miłość jest najważniejsza. Bardzo dobrze, że ten przekaz jest spójny z tym, co TVP tak generalnie przekazuje, prawda? Odnośnie miłości też innych osób, różnej, samej płci. Miłość jest najważniejsza. Także to jest takie dobre przesłanie. Pojechali do Izraela, a może na przykład w następną podróż wybiorą się do Francji, bo czemu nie, też taki kraj, który się jakoś kojarzy, prawda, z tą atmosferą miłości. Owszem. My teraz właśnie posłuchamy artysty z tegoż kraju, który uświetni swoim występem galę French Touch. Nie będzie to znowu Jean-Michel Jarre, bo już był u nas przy okazji swojego poprzedniego występu, który został pokazany w TVP. No a będzie to czarujący swoim głosem Garou. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Tu mieliśmy przed momentem taką małą techniczną wpadkę, ale ta piosenka przypomniała mi taką moją jedną antenową wpadkę niegdysiejszą a propos tej piosenki. To już lata temu było, kiedy człowiek nie miał dostępu do różnego rodzaju słowników i tak jakoś nie skojarzyłem. A wiadomo, że piosenka Garou, no, pisze się Seul. To moje pierwsze skojarzenie to było skojarzenie geograficzne. Palnąłem ni z tego, ni z owego. No to teraz, proszę państwa, przenosimy się do stolicy Korei Południowej. Mm-hmm. A potem się okazało, że to z francuska to jest bodajże tylko. Aha. Także to nie była jednak stolica Korei Południowej. Dobrze przynajmniej, że mi się stolice nie pomyliły, bo to by było jeszcze gorzej, ale to tak mi się przypomniało. Garou za nami, przed nami kolejne telewizyjne wieści. Wieści już troszeczkę zaległe. Tak, nadrobiamy zaległość, która nam trochę umknęła. Mamy nadzieję, że nie będziecie nam mieć tego za złe, ale może niektórzy z was na przykład trafili na te informacje w jakichś innych źródłach, mimo tego, że nie pojawiła się u nas, i będziecie mogli podzielić się wrażeniami z pierwszych odcinków nowego serialu stacji, po której nowości byśmy się za bardzo nie spodziewali, prawda? Bo tam to jakieś filmy, takie rzeczy, ale własną produkcją to nas jeszcze wcześniej nie zaskoczyli, a teraz im się to udało. Nazywa się ten serial To nie ze mną. O co w nim chodzi? Za chwilę wam o tym opowiem. Powiem tylko jeszcze tyle, że 16 października miała miejsce premiera, czyli w zeszłą niedzielę, i co niedzielę można oglądać po dwa odcinki tej produkcji. Nadawane są po południu. No a teraz już przechodzimy do fabuły. To nie ze mną to, jak przynajmniej określa nadawca, ciepła, pełna humoru opowieść o miłości, rodzinie, sile przyjaźni i odwadze bycia sobą. Akcja serialu rozgrywa się w małym
małym miasteczku Złoty Stoczek. Głównymi bohaterami produkcji są mechaniczka samochodowa Tosia oraz samotnie wychowujący dwie córeczki lekarz Michał. Los postawi ich na jednej drodze. Jak czytamy w opisie, Złoty Stoczek to małe, urokliwe miasteczko, w którym wszyscy się znają i wydaje się, że wszystko o sobie wiedzą. Tosia mieszka tam od dziecka i pracuje w warsztacie samochodowym ojca. Michał zaś, skuszony bardzo dobrą ofertą z lokalnej przychodni, dopiero się tam przeprowadził. Obecność atrakcyjnego lekarza zauważają lokalne singielki, które ze wzmożoną częstotliwością chorują i zapisują się na wizyty. Michałowi, podobnie jak i Tosi, zupełnie nie zależy na amorach. On nie szuka nikogo, ona nie tęskni za nikim. Nie chcę być tutaj złośliwa i spoilerować, ale chyba i tak mimo wszystko możemy przewidzieć. Chyba zatęsknią za sobą. Prawda? No coś takiego się tutaj chyba wydarzy. Jak informuje Stop Klatka, serial To nie ze mną próbuje zmierzyć się ze stereotypami, które funkcjonują w naszym społeczeństwie i pokazać rzeczywistość różnorodną i nieoczywistą. I oni w ogóle podchwycili ten temat tak dosyć mocno, nie tylko w fabule serialu, bo poszli za ciosem. Otóż wyobraź sobie, że Stop Klatka rozpoczęła kampanię, której hasło brzmi: czy kobieta potrzebuje różowego młotka, aby wbić gwóźdź? Przeciw stereotypom płciowym, i ona właśnie, jej spoty nawiązują do produkcji, najnowszej produkcji stacji, czyli serialu To nie ze mną. Konkretnie właśnie do tego wątku, że główna bohaterka jest mechaniczką samochodową. No, jest to dobry temat. Oczywiście, że tak. A to się zaczyna przecież już od dziecka, już od najmłodszych lat, kiedy są zabawki dla dziewczynek i chłopców, tak? Tak. I jest nagle kolory wielkie... zabawek, kolory tak. Ubranek, wreszcie same zabawki. Się chce bawić samochodami, to jest źle. Nie chce, no to... No, to też jest źle, więc... Tak, tak. I w wideo właśnie będącym częścią tej kampanii, poza odtwórczynią głównej roli, czyli Adą Szczepaniak, do obsady za chwilę jeszcze wrócę, ale poza nią pojawił się tam również Michał Szpak, który chociażby swoim scenicznym wizerunkiem na pewno przełamuje stereotypy i możemy zdradzić, że z tego właśnie powodu jego utwór, jeden z jego najnowszych utworów na naszej antenie zabrzmi. Ale wróćmy do serialu i właśnie do jego obsady, bo w głównych rolach 12 odcinkowego serialu To nie ze mną występują aktorka teatralna i głos dubbingowy Ada Szczepaniak oraz znany szerszej widowni z takich filmów i seriali jak Wesele, Belfer czy Claire Adrian Zaremba. Obok nich pojawiają się m.in. Katarzyna Ankudowicz, Magdalena Smalara, Jacek Lenartowicz, Ewa Gawryluk, Ewa Buchak i Kamil Szeptycki. Premierowe odcinki To nie ze mną w Stopklatce można oglądać, tak jak wspomniałam, w niedzielę o godzinie 17:00, po dwa odcinki, one są półgodzinne, czyli mamy 17 i 17:30. No i niestety pierwsze dwa miały premierę, tak jak powiedziałam, w ubiegłą niedzielę i niestety na powtórkę się już też nie natkniecie, bo z tego co znalazłam, spodziewałam się większej liczby powtórek na antenie, no bo co ta Stopklatka ma do roboty lepszego, ale powtórki również już były akurat dzisiaj w południe, także ich nie zobaczycie. Natomiast to też nie jest tak, że zupełnie tracicie możliwość obejrzenia tego, bo serial jest również dostępny w serwisie Filmbox Plus. Także może tam, to jest ten serwis, w którym był udostępniany m.in. program Magia na Gości, chyba też Power of Love Polska, mój ulubiony przykład tego, jak robić złą telewizję, czyli te produkcje kanału Zoom. No tam jest wspólny właściciel, tak zdaje się, więc dlatego oni to wszystko robią z tym Filmboxem. Trudno nam powiedzieć, ile to teraz kosztuje, to jest jedna rzecz, być może można tam uzyskać jakiś dostęp darmowy na jakiś próbny okres i trudno też nam powiedzieć, jak z dostępnością tego czegoś, czy lepiej niż w TVP. No konkurencja tutaj, poprzeczka nie jest zawieszona zbyt wysoko. Dokładnie. Także jeżeli używaliście tego serwisu, byliście tam, oglądaliście tam coś, to możecie dać znać, jak to tam wygląda, więc być może to jest właśnie dla Was szansa, żeby nadrobić te dwa odcinki,
ale może da się to obejrzeć i bez tych dwóch odcinków i się jakoś wciągnąć w fabułę, no bo nie wydaje się ona szczególnie skomplikowana, także może nawet jeżeli włączycie od trzeciego odcinka, to się połapiecie jakoś i będziecie już niebawem wiedzieli, kto jest kim i jak tam się ta akcja rozgrywa. Tak, bo przez dwa pierwsze odcinki to może rzeczywiście te pacjentki się rzucą na te badania, a potem zacznie się prawdziwa fabuła. Też tak, tak może być. A teraz jeszcze taka informacja typowo techniczna z serwisu radiopolska.pl. Otóż przenosimy się teraz na Śląsk, na Górny Śląsk, bo tam właśnie Power TV w wersji HD oraz 5 programów w wersji standardowej, czyli w SD, mianowicie Nuta Gold, TVC, Extreme TV, Junior Music i Film Max to zawartość eksperymentalnego nadawanego z Katowic multiplexu grupy MWE, który w poniedziałek 10 października tuż przed godziną 19 pojawił się w śląskim eterze. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, pierwsza piątka nadawana jest w standardzie Hertz, zaś kanał filmowy w MPG4. Natomiast jeżeli chodzi o ten multiplex, to nie pojawia się on pierwszy raz na Śląsku, bo on pojawiał się już dwukrotnie, mianowicie w marcu i maju tego roku. Tam w maju to się pojawił dosłownie na kilka dni, bo zdaje się, że już wtedy wygasło mu pozwolenie i on tak za bardzo nie mógł się pojawiać, więc tam no, dosłownie na momencik, na kilka dni był i zniknął. Wówczas miał nieco inną zawartość, bo zamiast programu TVC obecna była Nuta TV, dodatkowo był również tam nadawany nieistniejący już program Ukraina 24. No więc taka jeszcze techniczna wiadomość ze Śląska. Jeżeli oglądacie telewizję z anteny na ziemi, no to może warto przeskanować powietrze, no bo coś nowego zawsze wam wpadnie. A teraz zgodnie z obietnicą, ten, który na pewno nie jeden stereotyp przełamuje swoim wizerunkiem, ale również chyba swoją muzyką, co podoba się słuchaczom i widzom, o czym świadczy nagroda, jaką otrzymał na festiwalu w Sopocie. Mowa o Michale Szpaku i właśnie posłuchamy teraz jego piosenki, która kilka miesięcy temu w Sopocie została nagrodzona, czyli 24/7. Radio. I tak to powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego 166. wydania magazynu RTV, a na koniec zaglądamy do Netflixa, który to już kilkukrotnie porównywaliśmy dziś z TVP. Ale do TVP też nawiążemy poniekąd, tak, prawda? Tak. No, ale nie uprzedzajmy faktów. Nie uprzedzajmy faktów. Najpierw kilka słów na temat produkcji, która już na platformie Netflix jest dostępna, mianowicie Gang Zielonej Rękawiczki. Jest to 8-odcinkowa komedia kryminalna i to historia trzech nieuchwytnych, szlachetnych złodziejek. Zuzy w tej roli Magdalena Kuta, Kingi w tej roli Małgorzata Potocka i Alicji, którą gra Anna Romantowska. I przy tej pani się później chwileczkę zatrzymamy, bo to tak a propos TVP. No ale pani Potocka też przecież tam... A no też fakt, też no, prawda. Chociaż niektórzy mogą wiedzieć, o co chodzi, ale jak nie wiecie, to myślicie. Tak, te trzy panie po nieudanym napadzie ukrywają się w cichym domu opieki, który nazywa się Drugi Dom. No, ten Drugi Dom to taki, nie wiem, czy chciałbym taki mieć, ale nie będę zanadto spoilował. Podczas gdy policja depcze im po piętach, tajemniczy gang kontynuuje swoje działania, dając drugą młodość starszym mieszkańcom ośrodka, którym to zarządza przebiegła i bezwzględna Marzena w tej roli Beata Bandurska. W rolę mieszkańców Drugiego Domu wcielają się znani aktorzy, m.in. Tomira Kowalik, Józef Duriasz, Olgierd Łukaszewicz, Anna Korzeniecka, Elżbieta Karkoszka, Mirosława Maludzińska, Elżbieta Gertner, Wojciech Duriasz oraz Zdzisław Wardein.
pierwszy sezon i to chyba oznacza, że będzie ich więcej. Liczy 8 odcinków po około 30 minut. No i premiera tego serialu od 19 października, więc można już go oglądać. Jak to zwykle w przypadku Netflixa, serial jest dostępny od razu w całości, ten pierwszy sezon oczywiście. Czyli można go binge'ować. Tak, czyli można go binge'ować. Do dziś nie wiedziałem, że tak to się nazywa. Bo nie czytałeś książki Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, seriale do następnego odcinka. Widzisz, a, no powinieneś widzisz, jako tutaj osoba zainteresowana tematyką mediów i relacjonująca ją. A jakbym czytał, to bym wiedział, co to znaczy binge'ować, ale przynajmniej dzięki ale temu. Jestem tu ja. Tak, po prostu, no to dziękuję ci bardzo, człowiek się całe życie uczy. No, więc jest dostępny ten serial i tak jak już słusznie zauważył nasz słuchacz Dawid, dziękujemy Dawidzie za czujność, serial ma audiodeskrypcję. I rzeczywiście ona, jak to w przypadku wielu tego typu produkcji się przydaje, jest sporo takich różnego rodzaju dłużyzn, w których no, jest muzyka, nie wiadomo co się dzieje. Ja obejrzałem jak na razie 3 odcinki tego serialu. Czy jestem zachwycony? Nie. Czy jestem zniesmaczony? Też nie. Więc jeżeli kogoś zainteresowała fabuła, to myślę, że może sobie go obejrzeć jakoś na przykład w weekend, jeżeli nie ma nic lepszego do roboty. O tak bym powiedział. No recenzje, z którymi się zetknęłam też nie były zbyt pochlebne, że ta fabuła troszeczkę może nielogiczna. No wiadomo, że teraz będą go ludzie porównywać z tym, co niedawno na Netflixie zrobiło taką furorę, czyli z Wielką Wodą, więc no teraz tak. Wszystko na jej tle będzie wypadało, jak będzie wypadało, skoro Wielka Woda spotkała się z tak dobrymi opiniami. A to po prostu chyba kolejny taki serial, który no nie ma prezentować może takiego najwyższego poziomu, ale i rozrywka na pewno jest potrzebna. Niekoniecznie musi być ona zawsze najwyższych lotów, więc może i wasze oczekiwania ta produkcja spełni. No właśnie. I teraz cóż, trzeba by jeszcze jakoś nawiązać. Nasze skojarzenia, dokąd one wędrują. No ja jestem za młoda, żeby to dobrze pamiętać, ale nie żyję pod kamieniem, więc wiem, że to istniało. I zresztą to nie jest tylko nasze skojarzenie, ktoś właśnie inny też o tym pisał. Bo jak spojrzymy na obsadę, mamy właśnie panią Romantowską, mamy też panią Potocką. No to co się nam kojarzy? No kojarzy nam się takie pytanie, serwus hello, czy naprawdę tylko o to w życiu szło? Tak. No bo one teraz są złodziejkami, a kiedyś były matkami, żonami, kochankami, chuligankami. Tak jest, no czyli tak trochę gdzieś tam coś jednak... No chuliganki. Tak, jedno do drugiego nawiązuje. Oczywiście, że tak, możecie sobie powspominać głosy tych pań, jeżeli je pamiętacie na przykład sprzed lat. Ilu to... No, prawie 30 chyba. No, coś jakoś tak. Coś jakoś tak, tam 25 no, Anna Romantowska może. Na pewno jest jeszcze znana naszym niewidomym słuchaczom, którzy czytali książki za pośrednictwem audiobooków oj, nagrywanych tak. na kasety. Dzieci z Bullerbyn chociażby i ja to akurat miałam w jakiejś innej kopii, którą dostałam tam w prezencie, nie z biblioteki, właśnie PZN-owskiej, ale dużo takiej literatury dziecięcej i młodzieżowej pani Anna przeczytała. Tak, i ja jej głos właśnie pamiętam szczególnie z tych różnych książek, no to muszę powiedzieć, że się dość mocno zmienił. Tak? No, wiek robi swoje. No, ale tak, ale słychać, że to ona. Słychać, że to ona, no tylko, że faktycznie no, kiedyś miała taki dość delikatną barwę no tego tak. głosu, natomiast teraz inna rzecz, że też gra osobę, która raczej no, z delikatności nie powinna słynąć, dlatego tak się trochę zdziwiłem, co ona tam w tej obsadzie robi, ale rzeczywiście ten jej obecny głos, obecna barwa pasuje. No jest jeszcze jeden powód, dla którego ten utwór się u nas pojawia i pojawia się właśnie teraz. Jak ktoś zna tekst, to też się domyślić może. Do zobaczenia. Do zobaczenia to jest właśnie to, co w tym momencie chcemy wam przekazać. Chociaż w zasadzie do usłyszenia, tak moglibyśmy to przerobić. Tak jest, bo to wszystko. Więcej informacji dla was na dziś nie mamy. No i cóż, czy usłyszymy się za tydzień? Nie wiadomo. Czas pokaże, czas rzeczywistość pokaże. Medialna pokaże. Tak, ale pewnie za jakieś 2 tygodnie, no to już, no, już prędzej. Wydaje się pewne, obserwujcie, ale Facebooka. Tak, obserwujcie nasze media społecznościowe, śledźcie Facebooka.
Przypominamy, że RTV bez warstwy muzycznej dostępny jest także jako podcast w pierwszym podcaście dla osób niedowidzących i niewidomych, czyli w Tyflo Podcaście. Tam będzie on również dostępny jako podcast i na naszym kanale YouTube'owym za jakiś czas, za kilka godzin, więc również i tam was zapraszamy, jeżeli na przykład w tym momencie włączyliście na koniec i chcielibyście odsłuchać, a jeżeli chcecie posłuchać też muzyki, to żaden problem, będzie na naszym radiowym Mixcloudzie, bo tam również RTV trafi. No, to teraz to już naprawdę wszystko. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Anna Jurksztowicz pośpiewa za chwileczkę, a tymczasem za dziś dziękuję Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. This is Radio DHT.